Tomek Wełna. Zapraszam Was na dzisiejsze zajęcia abstrakcji w akwareli. W tygodniu abstrakcji. Przez cały ten tydzień będziemy zajmować się właśnie tematem abstrakcji i robi się coraz ciekawiej, ponieważ dochodzimy do technik barwnych. Po tym jak w poniedziałek pracowaliśmy ołówkiem, we wtorek węglem, dzisiaj akwarela. Poprzednie lekcje znajdziecie w zakładce filmy w lewym górnym rogu naszego fanpage'u na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Tam ponad 500 dotychczasowych lekcji, z których można dowoli korzystać. A jeżeli zechcecie wesprzeć naszą pracownię, bo podoba Wam się to, co robimy, z całego serca dziękujemy. Można to zrobić na nasz numer konta lub dołączając do grupy OKO. Linki oraz potrzebne informacje znajdziecie w opisie do tej transmisji. Będzie dzisiaj potrzebna oczywiście kartka papieru akwarelowego. Ja dzisiaj maluję na papierze arsz, 100% bawełny arsz w wersji zielonej. To według mnie znacznie przyjaźniejsza odmiana arsza. Bardzo ją polubiłem. Przyda się również taśma papierowa. No jeżeli nie będziecie mieli taśmy papierowej, to oczywiście też nic się nie stanie, ale chciałem pokazać Wam dzisiaj kilka ciekawych efektów. Jako inspiracja, bardzo luźna inspiracja, zdjęcie, które zamieściłem także na naszej stronie, znajdziecie je w poście tuż pod naszą transmisją. Zapraszam tam, jeżeli zechcecie mieć je w większej rozdzielczości, a za zdjęcie bardzo serdecznie dziękuję pani Barbarze Stankiewicz, która przysłała to zdjęcie w zeszłym tygodniu i dzięki temu możemy dzisiaj użyć go jako luźnej inspiracji do abstrakcji, ponieważ nie będziemy robić realistycznej pracy. Te piękne, omszałe kamienie na brzegu, na plaży będą bardzo luźną inspiracją i właśnie dlatego wybrałem zdjęcie jako inspirację, żebyście widzieli, że takie inspiracje można czerpać i realistyczny obraz może być źródłem bardzo dobrej inspiracji do akwareli. To, co jeszcze się przyda, a co zawdzięczamy, aż trudno w to uwierzyć, ale co zawdzięczamy naszej covidowej nieszczęsnej pandemii, to płyn do dezynfekcji rąk, dowolny. One są wszystkie na alkoholu mocnym. Pokażę Wam, jaki bardzo wdzięczny efekt można uzyskać za pomocą tego płynu. Dzisiaj to odkryłem, stwierdziłem, pandemia nie może być bez przyczyny. Dla akwarelistów może to być coś ciekawego. I od razu nasunęło mi się skojarzenie ze sprayem. Tyle, że do tej pory używałem wody w sprayu. Pomyślałem sobie i niemal pewien byłem, jeżeli użyjemy alkoholowego płynu do dezynfekcji rąk, stanie się coś zaskakującego i zaraz zobaczycie, co się stanie. Bardzo dobry efekt do akwareli, także to jest ta jedna z korzyści i plusów, które wyniesiemy z pandemii. Wzbogaci ona nasz warsztat akwarelowy. Akwareliści zyskają na możliwych efektach w akwareli. Przyda się też woda w sprayu. Polecam i zachęcam. Tak jak wspominałem, przyda się kawałek taśmy papierowej. Zaraz powiem po co. Właściwie już powiem po co. Ponieważ zmniejszymy sobie troszkę pole, na którym będziemy pracować, powiększymy innymi słowy troszkę margines papieru, tak żeby dostać pracę, która będzie miała takie białe paspartout w koło. Już pokazuję, co zrobimy. Przyklejcie proszę paski taśmy tak, żeby wyznaczyła trochę mniejsze pole, to od Was zależy, jakie to pole chcecie sobie przygotować i będziemy malować wewnątrz, a to, co na zewnątrz, pozostanie niezamalowane. No ja robię sobie taki margines na szerokość mniej więcej paska taśmy pomiędzy krawędzią kartki a taśmą. Powód będzie jeszcze jeden, ponieważ
Częściowo tło pozostanie jasne, nie będziemy go w całości zamalowywać. Akwarela jest piękną techniką do abstrakcji, ponieważ ona sama w sobie, jak to zresztą ładnie powiedział pan Grzegorz niedawno, sama w sobie jest, pozdrawiam pana Grzegorza przy okazji z Wrocławia, sama w sobie jest dosyć abstrakcyjną techniką. Dlatego ja uwielbiam abstrakcję w akwareli. To technika niezwykle naturalna, ona sama w sobie i sama z siebie tworzy piękne efekty naturalne, fakturalne. No myślę, że na przykład takie poletko. Zawsze polecam wam dolny margines robić troszkę większy niż górny. To zawsze dobrze wygląda. Jeżeli chcecie, to można zakleić także te przestrzenie pomiędzy, żeby się nie zachlapały w trakcie, bo tutaj różne rzeczy będą się działy. Też nie przesadzajcie z siłą docisku taśmy i przede wszystkim będziemy ją odrywali dopiero jak całkowicie wyschnie nasza akwarela, bo w przeciwnym razie taśma może potargać papier. Jest jeszcze niebieska taśma, ona jest trochę lepsza, ale ja tej używam i też daję radę bez problemu. Ja zaraz nawet zrobię w takim razie małe zbliżenie, o właśnie, żeby było widać więcej akwareli. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj akwarelowa abstrakcja, czyli coś, na co czekałem od dawna, aby Państwu pokazać. Zaklejamy troszkę więcej papieru, żeby mieć paspartu w koło i no i właśnie tak to zrobiliśmy za pomocą taśmy. Zaczniemy od tego, że nałożymy sobie jeszcze kilka kawałeczków taśmy. Już pokazuję jak. Wytnijcie proszę z taśmy kilka kamyków. Tak, kilka kamyków wycinamy z taśmy nożyczkami. One mogą być mniej lub bardziej regularne albo i nieregularne. Także to pierwsza ciekawostka, której dzisiaj spróbujemy, czyli taśma maskująca. Można używać płynu maskującego, ale ja jakoś preferuję taśmę. Nie przekonałem się do płynu. Proponuję w dowolnych zupełnie miejscach. W końcu wszystko będzie się zaraz rodziło na naszych oczach, ale ponieważ dół będzie troszkę ciemniejszy, podobnie jak na zdjęciu, góra trochę jaśniejsza, to polecam wam kilka takich kamyków nakleić może w tej dolno-prawej części akwareli. Taśma zasłoni papier, który za chwileczkę pokryjemy dosyć delikatną warstwą takiej podmalówki na mokro. Zmoczymy za chwilkę papier, a taśma ochroni te fragmenty, których nie chcemy zamalować. No, a może nawet troszkę mniej regularne, żeby nam pisanki nie powstały, bo jest takie ryzyko, że nam wyjdzie akwarela wielkanocna, a to nie ta pora roku. Także ja ten kamyk podzielę na przykład na dwa troszkę mniejsze. No w sumie mogą tak obok siebie też leżeć. Je można troszkę mocniej przycisnąć, żeby złapały na pewno do papieru, bo jak nie złapią, to farba i tak się wleje pod nie. Faktura papieru piękna, bo to jest arsz zielony, 100% bawełny, bardzo, bardzo dobry papier. Co tu dużo mówić o bardzo przyjemnej fakturze, nie za agresywnej przede wszystkim.
No dobra, ja ostatni kamyk wyciąłem. A może gdzieś tutaj go. No właśnie, to już na tym etapie decydujemy tak naprawdę trochę o kompozycji, o tym, co będzie się działo w naszej pracy. Może tu. Tutaj niech sobie leży ten ostatni. Troszkę bardziej poziomo. Tak. Myślę, że tyle wystarczy. Nie chcemy tutaj za wiele mieć też jasnych elementów. To będzie taki ciekawy przerywnik w całości. Teraz zmoczymy sobie papier. Ale w sumie zanim go zmoczymy, zawsze o tym dobrze pamiętać. Przygotujemy sobie kolor, który puścimy lekko od dołu. Już. Słuchajcie, to może być kolor naprawdę jaki chcecie. Dzisiaj kolorystyka w ogóle nie jest obowiązkowa. Możecie działać swoimi wybranymi barwami, takimi jakie chcecie. Od razu podpowiem, że to będzie raczej jasny odcień. Nie będziemy tutaj za bardzo szaleć z jakimiś ciemnymi tonami. Ja myślę, że użyję trochę ultramaryny. Lekko złamanej sieną w taką ciepło-chłodną szarość. No i zróbmy sobie troszkę tego koloru, żeby już go mieć w zanadrzu. Nie za wiele, ponieważ nie będziemy jakoś bardzo przyciemniać, bo wtedy ciężko by nam było malować kamienie, które zaraz będziemy malować. Już pokażę, co zrobimy dalej. Zamalujmy sobie powierzchnię papieru wodą. W zasadzie nie musi być nawet cała, ponieważ głównie ten prawy dolny róg będziemy przyciemniać. Jeszcze przycisnę kamyki, żeby nie odpłynęły. Ale jeżeli chcecie, można całą powierzchnię zamalować, będzie bezpiecznie, jakby coś tam chciało popłynąć do góry, bo może chcieć popłynąć. No i dajmy chwileczkę się tej wodzie ustać, wchłonąć w powierzchnię papieru. Aha, możecie od razu przygotować sobie, jak woda się wchłania, kawałeczek ręcznika papierowego. Słuchajcie, i teraz proponuję naprawdę swobodnymi machnięciami, a nawet jeszcze troszkę rozjaśnię sobie kolor, który tutaj mam od dołu, kilkoma smugami i rozdmuchując powierzchnię. Dmuchamy i w ten sposób akwarela nam się płynnie rozejdzie po powierzchni papieru. Ja nawet gdzieś tam jeszcze dodam jakieś jedno dotknięcie. To naprawdę bardzo subtelne ma być. To zresztą jeszcze rozjaśni się za chwilkę podczas schnięcia. Dodam jeszcze gdzieś jakieś takie machnięcie troszkę bardziej sieną paloną, napełnione, podbarwione właściwie. Można gdzieś przy tych naszych kamykach to dodać. I teraz, dopóki to jest jeszcze wilgotne, jeszcze rozdmucham troszkę.
Jak gdzieś się tutaj coś zastoi, to zawsze można zebrać papierem. I właśnie po to jest ten papier, żeby zrobić z niego taką pieczątkę. I teraz, no w ten sposób, co da podobny efekt zresztą jak nasza taśma. Ale zależy jeszcze wiele od papieru, jakiego używacie, dlatego postanowiłem tę sztuczkę z taśmą jeszcze pokazać. Słuchajcie, w ten sposób występujemy sobie kilka, nawet nie kamieni. To będzie abstrakcja, więc możemy nie myśleć w kategoriach takich materialnych i kategoriach tego, co jest na zdjęciu. Zróbmy sobie kilka śladów. Przełączmy się troszkę w takie myślenie bardziej płaskie, niekoniecznie związane z perspektywą czy z przestrzenią. Po prostu zaczynamy teraz zabawę i to będzie piękne i to jest to, o co chodzi. Bawimy się punktami, możemy niektóre duże z małymi spotkać, tak żeby duży punkt powiedział: hej, hej, mały punkcie, co tam porabiasz? O, na przykład w ten sposób. Raczej polecam różnorodność, ale naprawdę wszystkie chwyty dozwolone, więc działajcie tak, jak wam dusza i intuicja podpowiada. I tak też róbcie. I tutaj przyszedł czas na płyn do dezynfekcji rąk covidowy, który na pewno macie w domu. Mianowicie zobaczcie, co się stanie, jak ja prysnę płynem na powierzchnię akwareli. Płyn, ponieważ zawiera w sobie alkohol, odpycha cząsteczki. Tutaj może to nawet troszkę słabo widać, gdybyśmy mieli więcej farby, co będziemy mieli na kamieniach, to widać to znacznie mocniej. Ja zrobiłem wcześniej taką wersję. To jest właśnie pryśnięcie. To są kropelki płynu do dezynfekcji, który upadł na mokrą jeszcze akwarelę. Zobaczcie, jak on genialnie odpycha farbę. To jest znacznie mocniejszy efekt niż z soli czy z jakiegokolwiek innego medium. Taka faktura to właśnie są kropelki płynu do dezynfekcji ze spryskiwacza. Fajna, prawda? Polecam wykorzystać płyn do dezynfekcji nie tylko do rąk, ale także do malowania akwarelą. Swoją drogą gotowa abstrakcja, takie właśnie lubię. Ale wracajmy do naszych abstrakcyjnych kamyków. O, Paweł tutaj odkrywa przed nami swoje tajniki, techniki i warsztat akwarelowy i mówi, że właśnie ręcznikiem chmury w ten sposób maluje. No i słusznie, słusznie mi też się zdarza właśnie tak do chmurek podchodzić. Słuchajcie, i teraz przed nami najfajniejsza część tej całej zabawy, czyli będziemy dodawać poszczególne plamki różnych kamyków zupełnie dowolnymi kolorami, jakimi tylko chcecie. Przy czym proponuję zacząć od tych położonych bardziej u góry i polecam wam wykorzystać prawie ten sam albo ten sam dosłownie kolor, którym malowaliśmy przed chwileczką dół. I możecie dodawać punkty, które będą w ten sposób się rozpływać. I raz jeszcze powiem, zdjęcie jest tylko luźną inspiracją. Naprawdę myślimy o tym jak o abstrakcji. Będziemy wkraplać kolor w kolor, na przykład teraz kropelka ultramaryny.
Papier jest jeszcze lekko mokry i dobrze, że jest mokry. Ja specjalnie już teraz zacząłem zostawiać takie ślady. Uzyskamy dzięki temu taki efekt negatywu, czyli tutaj będziemy mieli jaśniejsze plamy. Oczywiście my jeszcze coś z nimi zrobimy. Jaśniejsze plamy na ciemniejszym tle, a tutaj całkowicie na odwrót. Dlatego taki właśnie pomysł. Ja gdzieś tam dojdę, nawet troszkę wyżej. Zmoczę odrobinkę papier, jeżeli ma takie miejsca, gdzie już wysechł, albo gdzie po prostu nie był jeszcze zmoczony. Teraz częściowo tutaj trafiam w miejsca, które osuszyliśmy papierowym ręcznikiem i tu się zacznie fajna zabawa, ponieważ możemy dodać punkt, kamyk, który częściowo się rozpłynie, a częściowo nie. Możemy go połączyć, możemy poczekać jeszcze chwileczkę, aż to odrobinkę podeschnie. W międzyczasie, jeżeli chcecie dostać ciekawy efekt przestrzeni, to można jeszcze na mokrym papierze dodać takie ciemniejsze plamki przy tych pseudokamykach, które osuszyliśmy ręcznikiem, bo papier przy nich jest jeszcze cały czas mokry. Także poćwiczymy dzisiaj też całą masę ciekawych efektów, które później można wykorzystywać w różnych sytuacjach. Ponieważ nie musimy się jakoś bardzo wzorować na zdjęciu, to pamiętajcie, że możemy też używać innych kolorów, innych rozwiązań niż te, które na fotografii. Możemy na przykład gdzieś dodać znacznie mocniejszy cień. Troszkę podmucham, żeby to nieco szybciej podsychało. Przede wszystkim możemy teraz rozszerzyć troszkę gamę, której używamy. Ona znowu może być taka, na jaką tylko macie ochotę. Wszystko tutaj jest absolutnie możliwe i wybierajcie kolory takie, jakie lubicie. Ja na przykład kolejny punkcik. Zobaczę tylko, gdzie wysechł papier. A jeszcze może chwilkę poczekam, bo ten papier. Potrzebuje czasu na wyschnięcie. A zaletą bawełny jest to, że można z niej zbierać też kolor, dlatego ja tu jeszcze troszkę się pobawię właśnie z tym punktem. Troszkę go rozjaśnię, bo rozlał się ciut za bardzo. Nie, jeszcze chwilkę jednak poczekam, bo jeszcze cały czas sobie podsycha okolica. A chcę, abyśmy uzyskali dosyć ostre krawędzie tych kolejnych kamyków i punktów.
suszarka w takiej sytuacji pomaga. Wyłączmy teraz myślenie o kamykach jako takich. Potraktujmy je po prostu jak kształty, z którymi możemy się bawić, wkraplać w nie kolor, pozwolić akwareli płynnie działać. Ja będę łączył niektóre z nich ze sobą. Doskonale, już sobie wyschło. Te jaśniejsze punkciki, które zostawiliśmy, umożliwią nam zastosowanie koloru jaśniejszego niż tło, w każdym razie czystszego niż tło. Dlatego ja biorę sobie w tej chwili mocno rozcieńczony, jakiś ciepły odcień, troszkę ugru. Sieny palonej. Polecam Wam uzyskiwać takie efekty przepływającego koloru w kolor. Polecam też zastosowanie jakiejś konkretnej gamy, czyli niekoniecznie wszystkie możliwe kolory. Na przykład niech to będą dwa jakieś Wasze ulubione kolory. To wcale nie musi być tak jak u mnie ultramaryna i siena palona. Ja już odkleję taśmę, zobaczymy. No, zadziałała idealnie, proszę bardzo, doskonałe kamyczki. Tu się chyba coś zalało. Nie, nawet nie. Teraz zdejmujemy taśmę i mamy bardzo fajne, ostre kształty, zupełnie inne od tych, które w pozostałych miejscach. Ja widzę, że nos wsadzam pod kamerę. Znowu. Sobie prysnę na ten ciemniejszy kamień trochę. O, właśnie płynem. Zobaczymy, czy on. Podziała.
Bardzo polecam Wam łączyć w jakimś stopniu kamyki ze sobą. Akwarela bardzo lubi towarzystwo i sąsiedztwo. Lubi bardzo przepływać sobie pomiędzy jakimiś kształtami. Zawsze możecie nanieść jaśniejszy ton, po czym dopiero za chwilkę wkraplać do niego kolejny. Ja już odkleję te taśmy w koło, żebyście widzieli. Robię to bardzo delikatnie, bo papier jeszcze jest nadal troszeczkę mokry, ale żebym też widział całość bez kontekstu taśmy, bo ona w tej chwili trochę przeszkadza. No właśnie, ona dała nam taką bardzo subtelną ramkę, takie passepartout. Polecam Wam też bardzo delikatnie i naprawdę ostrożnie zrywać taśmę, żeby sobie nie potargać powierzchni papieru. Warto to zrobić w tym momencie, ponieważ tylko bez tej taśmy będziemy mogli ocenić lekkość i charakter tego, co jest na naszej akwareli. I łatwiej i lepiej nam będzie zdecydować, co dalej z nią robić. Pamiętajcie o papierze, o tym, jakie on daje możliwości, o ściąganiu farby. Skupcie się na tym, jak farba się rozpływa, jak wydobywa fakturę papieru,
jak faktura papieru wpływa na farbę. Na drobnych białych punkcikach, które możecie też zostawić w niektórych miejscach. Tutaj wszystko ma swoje znaczenie i smak. To taka akwarelowa medytacja. Medytacja nad kolorem, tak jakbyśmy chodzili po plaży i szukali bursztynów. Użyjcie najlżejszych możliwych odcieni, żeby przekonać się, jak subtelnie możemy działać. Właśnie po to takie swobodne dzisiejsze malowanie, żeby odkryć trochę akwarelę i jej możliwości. Dzisiaj tworzymy takie pudełko ze skarbami. Wpuszczam kropelki farby.
na powierzchnię kamyków i nie kamyków. Niektóre z nich zostawię częściowo białe. Najciekawsze są te miejsca, gdzie kamyki zaczynają zlewać się między sobą i kolor z jednego przepływa do drugiego. Dlatego warto łączyć je w takie grupy tylko delikatnym dotknięciem jednego z drugim.
Można też zaimitować takie wyraźniejsze cienie. Cienie i nie cienie, ponieważ tak naprawdę to wszystko abstrakcja. Ale taka abstrakcja może równie dobrze być sposobem na malowanie z natury, interpretacją tego, co widzimy w naturze. Jestem przekonany, że im więcej frajdy, im więcej zabawy mamy z malowania, im więcej smakujemy i cieszymy się tym, co malujemy, tym lepsze efekty, dlatego warto traktować malowanie akwarelą właśnie jak taką przyjemną wyprawę, przyjemną podróż. Samej krawędzi też zdecydowałem wpuścić jeszcze cień, tak jak sugerowałby, że coś tam jeszcze dzieje się, czego już nie widzimy, ale istnieje. No tak jak mówiłem, z taśmą trzeba bardzo uważać przy zrywaniu, bo może stać się czasem nieszczęście. Pokuszę się jeszcze o użycie zieleni z malachitu, którą zrobiłem niedawno. Piękny kolor.
może troszkę tempery. Jestem ciekawy, co się stanie. Troszkę magii, ceruleum. Moi drodzy, zostawiam Was jeszcze z tą medytacją nad kamykami. Ja myślę, że u mnie chyba większość tego, co chciałem zrobić, już się pojawiła. Może jeszcze jakiś bardzo lekki akcent fioletu.
Może jeszcze kilka kontrastów. Oj nie, klej na gorąco zdecydowanie nie oderwie się od papieru, oderwie się razem z papierem, więc nie próbowałbym go używać jako płynu maskującego. Lepiej kupić płyn maskujący po prostu. Takie malowane cienie zawsze można podbarwiać jeszcze kolejnymi warstewkami metodą laserunków.
Pamiętajcie, że kolor koncentruje się zawsze na koniuszku pędzla, na jego szpicu. Dlatego, jeżeli chcecie uzyskać takie gładkie przejście od cienia do światła, to mocno dociskajcie pędzel do papieru, ale kierujcie jego koniuszek tam, gdzie chcecie ciemniejszy akcent. Ja też nie przepadam za płynami maskującymi i szczerze mówiąc, zawsze jakoś bez nich mogę sobie poradzić. Bardzo Wam dziękuję za tą godzinkę ponad zakwarelową abstrakcją i medytacją. Tak, dzisiaj było trochę ciszy i spokoju. Skupienia. No bo czasami cicho też powinno być. Niech to, co dzisiaj robiliśmy, będzie dla Was podpowiedzią i inspiracją do malowania akwarelami. Niezależnie od tego, czy to abstrakcja, czy nie. Te metody można wykorzystać i przede wszystkim bawić się akwarelą, cieszyć się jej kolorami. Serdecznie Wam dziękuję i życzę dobrego i spokojnego wieczoru. Zapraszam już jutro o 10 na ciąg dalszy abstrakcji, tym razem w pastelach olejnych i suchych. Dobrego i spokojnego wieczoru. Dobranoc.